Nawet na kapie nie liczyłem. Proszę cię. Dobra, maseczka. Trzymasz go? No, trzymam. Czekaj, dobra, już możesz nagrywać, tylko w poziomie, co nie? Dawaj, nagrywaj. Jak w poziomie? No tak, nie? No mnie na wędkę, na karpia. Ale jakie branie było ten. Ale się na nitor w ogóle mi nie chodził. To widać, że dzisiaj na federka tej tylko połowy, na jedną wędkę. No to dobrze. No. Popawi się z tego. Na szczytówkę trochę nagra jest. Ze 2 kilo by się miał chyba, to jest? Na pewno. Nie wiem, że już odderzamy go. No to może pan Boże się przebierać. Może wprowadzać. Jest. Powiem, że to jest moja największa ryba tutaj. Bo moją poprzednią największą rybą był karas około 30. O tutaj. I to jeszcze najlepsze było to, że on był zahaczony tak jakby, także odkręcony bok, nie? Ale fajnie, bo taki mały haczek, to nie? Mhm. To ryba się nie będzie męczyć tutaj. Zgadza się. No. Ładny, ile będzie miał? 45, 50 może nawet podchodzić, to na nie? Na pewno. No? Ja zmierzyjemy go, bo ja to muszę mieć. On ma pan miarkę właśnie, wszystko. To dobrze. To możesz zdjęcie z miarką, co nie? Bo ja miarkę swoją zgubiłem, dwie miałem. Fajnie, że pan ma miarkę tutaj. 47. 7, pokaż jeszcze tam. Będzie na ty. I tutaj prezentację zaraz robię. Powiem, moja największa ryba na federach chyba. Nie, jedno zdjęcie. Przepraszam, jedno zdjęcie. Oj, Marcelo. Ale piękny karpik, piękny. No piękny. Dobra. Co on taki jakiś ma? Haratnięty. A może pan płetwę podnieść? Może utrzyma się, nie? Dobra, nie utrzyma. Dobra. Ładny karpik, powalczył od razu. Przyjechałem i ten, 47. 2 kilo, to nie? Dwa kilo. Pan dzisiaj... To wygląda na amura. Pracująca szczytówka. Kasik, no. Tylko 40. Będzie ten sam. Nie. Taki sam nie będzie, ale jest dobry. Chociaż podobny jest, nie? Mhm. Teraz jest podobny tutaj. Nie wydawało mi się, że mniejszy trochę. To może nawet trochę większy? No, mniejszy. Nie. Ale. Prowadzisz go czy nie? Teraz się to papkuje, ale w krzakach. No podprowadź go. Na razie takiej opcji nie ma. Dlaczego? Zobacz, jak zawieje. No chodź tu, po to się męczysz. Biały robak. Weź. Bo go zwinęło się. Taki półtoraczek to nie? Będzie. Zobaczcie. Karpik.
45 centów, około 44. Nie, może być taki kilo 800, czy nie? Puszczamy go do wody. Drugi karpik, a która jest godzina? Chyba godzinę łowimy, co nie? Albo nie cało nawet. Słuchajcie, jest dziwna sytuacja, bo mam na dwóch wędrapach szarpnięcia. Przylądowałem na federze, a wcześniej miałem na karpiówce. Na karpiówce mam metodę, a na federze mam klasyczny feeder. Obydwie na tamtą zatoczkę przed wami w trzcinie. To w zasadzie to pod trzciną. Ale widać, że coś się dzieje, coś krąży wokół zestawu, więc zatrzymuję zestawy i czekam, aż będzie porządne podciągnięcie. O, poszło, ale karp był. Przy brzegu, widziałeś to, nie? No nie bardzo.